sumie blisko 21 milionów będą kosztowały dwie inwestycje, na które władze gminy Mniów pozyskały gigantyczne unijne dofinansowanie. Wyburzenie starych budynków i rozbudowa byłego posterunku policji, budowa amfiteatru, zagospodarowanie istniejącego zbiornika, nowe parkingi, drogi dojazdowe i ciągi piesze, a to wszystko pięknie zagospodarowane zielenią, oświetlone i oczywiście monitorowane. Władze gminy Mniów pozyskały dofinansowanie na rewitalizację centrum Mniowa. Inwestycje oszacowano na 5 360 000 zł, z czego ponad 4 miliony stanowi dofinansowanie inwestycji, która już niebawem całkowicie odmieni oblicze centrum. Ponieważ nasza gmina nie dysponuje zbyt dużym budżetem, postawiłem od początku na mocne pozyskanie środków zewnętrznych, między innymi unijnych, i dlatego z ogromną satysfakcją i radością możemy stwierdzić właśnie ten fakt podpisania kolejnych umów wielomilionowych na inwestycje na terenie naszej gminy. I z tego jest ta ogromna radość, że po kilku latach ciężkiej i owocnej pracy w końcu to osiągnęliśmy. Kolejną gigantyczną inwestycją, na którą władze gminy Mniów pozyskały unijne dofinansowanie, jest budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki Baran, Chyby pod Chybę, Serbinów i Rogowice. Ponad 15-milionowa inwestycja otrzymała blisko 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. Rewitalizacja centrum Mniowa i rozbudowa kanalizacji to kolejne dwie wielomilionowe inwestycje, na które władze gminy Mniów otrzymały blisko 14 milionów unijnego dofinansowania. Wszystkie te inwestycje i te działania, które są wykonywane na terenie naszej gminy, są oczywiście robione z myślą dla naszych mieszkańców, po to, aby poprawić jak najlepiej jakość życia wszystkich mieszkańców naszej wspaniałej gminy Mniów.